Janusz Kołodziej został rajderem sezonu w PGE Ekstralidze. Kapitan Unitarnów tę prestiżową nagrodę odebrał na pierwszej historycznej gali PGE Ekstraligi. Nagroda, którą otrzymał Janusz Kołodziej, jest tym cenniejsza, że została przyznana decyzją widzów, którzy głosowali spośród Martina Waculika, Piotra Pawlickiego, Bartosza Zmarzlika i właśnie Janusza Kołodzieja. W kategorii najlepszy trener roku nominowany obok Piotra Barona i Adama Skórnickiego został trener jaskółek Paweł Baran. Złotego Szczakiela odebrał jednak trener Betardu Sparty Wrocław. Najlepszym polskim zawodnikiem w minionym sezonie wybrany został Maciej Janowski, a mistrz świata Tai Wufinden odebrał statuetkę najlepszego zagranicznego zawodnika. Nagrodę specjalną odebrał mistrz świata z 1973 roku Jerzy Szczakiel. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.